Gigant kontra Yordle. Dzisiaj potężni giganci z 18 levelami i pełnym ekwipunkiem zmierzą się z malutkimi Yordlami bez itemów. W pierwszej rundzie giganci mieli za zadanie jak najszybsze przebiegnięcie za wszystkimi wieżami przeciwnika, a następnie powrót do linii startu. Yordle oczywiście mogły przeszkadzać gigantom w dowolny sposób. Tak. Poszedł. Co? Wracaj! Nie ma... Nie może się przesunąć! Atak on Titan! Nie ma co! Nic mu turety nie robią! On jest wielki byczek, ale ma nikt. Jak ty nie masz HP? Lol! Masz do turety! A za turetami! Za turetami, no. Trochę racja za turetami, no. No obcaj! Dzięki, że wy mi stuny dajecie, bo mogę Q co chwilę odpalać sobie, no nie? O! Prawie bym się pomylił! Jedziesz bezu. Masz minutę 15 na czasie. Biegnij, chłopie! Do mnie! Jeszcze go wypierdolę teraz! Ach, dobra, jest! Minuta 28. Jesteś gotów? Jop. No to... start. No nie, popka! Bezu przepuścił go! No teraz biegnie jak do siebie! A nie miała być zawieszany czasem? A, o nie! Szybko! Dobra, liczy się, liczy się! Nie puszczą go! Dobrze! Bezu, a czemu nie ultujesz? No ja już... nie trafiłem! Aha, okej! Wow, ale im wy... Minuta stuknęła. Neti już jest... no już na końcówce, teraz tylko rzeka. Dobra! Już jest blisko! Ostatnie metry! Kupię ci piwo, poczekaj! Stop! Minuta 53. 3-4 start. O, no i wtedy! Nie trafiłem! Ale szybki O nie! Wracaj do domu! 10 sekund grają na jednej wieży! Ty, za dużo to nie macie tych cyceków. No bo on blokuje cyceki. Cofnij się pod wieżę! Trzeba mu fiolki zbijać. No to. Nie, wystarczy mi. Oczek, on jest niedobry, nie będę ci smakował gorzki. O, drugi ultimate! Dobrze, ominie ich! Ole, ruszył! Jest na midzie. Ostatnia prosta. Dobra, ostatnie metry! I mamy to! 1.49. 3, 4, start. Ruszył. Jedziesz, piesku. Ale to jest za turetem, za turetem. Za turetami. O nie. O nie, ale go... O, ale go zrobili brzydko, bambuzlet. O nie, to będzie ciężkie. Jeszcze tak grzyny. Obinął Dobry jest. Czuję grzyby nosem. Jezu, biedny piesek. Ciągle go biorą na smycznie. Dlaczego mnie? Kapten! Slow motion. I teraz będę cię fokusować! Mogę się nie odzywać! Minuta 40 na osi! Biegnij, piesku, biegnij! Już jest tak blisko! Ostatnie dwa kroki już tym gąciu i... stop! 2 minuty 15 sekund. Dobiegam do furtki w 2.15. A ty? Start! Wow! Ominął ich! Haha, wracaj! Jeszcze raz pobiegniemy tę trasę! Oj, to chyba nie będzie tak szybko. 30 sekund na osi. Uuu, dżuknął Lisza. Minuta już jest za nami. Jak się chowa po krzakach, zamiast biec prosto do tego. Co to jest? Ej, co? Dobra, anulowali mu! Ej, w sumie nie mówiłem nic o teleporcie, on mógł to zrobić. Chłop biegnie. Jezus. No już prawie 2 minuty, jeszcze rybka wjeżdża. 2.20 na osi. Czy zdąży przed 2.30? Ostatnie dwa kroki i... do mnie. Jest! 2 minuty 27, proszę państwa. W drugiej rundzie giganci mieli zadanie jak najdłuższe przetrwanie. Yordle natomiast mogły używać pełni swojego arsenału do zabicia giganta. No to start. LOL! Ty, no nic się nie dzieje! Chłop ponad pół HP ma. Już 45 sekund. I dobra, minuta z kawałkiem będzie. Uda się. Dobra! No co?! To za człowiek! No nie, jeszcze się nie dostanie! Jest! Minuta 21. Tak. Ty, kurwa, tym razem szybciej będzie. Nie ma żadnych shieldów, nie ma żadnego regenu. 30 sekund na liczniku. Kurwa, kto za każdym razem wypycha go z tych grzybów? No bezu! Nie no, moje drużynie są cole. I jest! 44 sekundy. No to start. Jezus, maltretują chłopa.
On full HP zaraz będzie miał. Stoi i się śmieje z nich. Dobra, to ja pójdę do tego. O nie, on ma jeszcze jednego ultimate'a. My go nie zdążymy zabić, chyba tak przyznajesz. Dacie radę. Nie, to jest niemożliwe. Zgłaszam podanie o to, żeby jedna osoba sprzedała swój item, żeby druga kupiła Grievous Wounds. Możecie i się wycofać do bazy i kupić inny item. Jak ja ten item mam dosłownie 10 sekund i już zablokowałem 3000 heala. Ej, teraz się uda z tym itemem. Jest jakby co, minuta 54. Ładujcie wszystko co macie teraz może. Nie, co za tytan. O, jeszcze to! Ej, dobra, ostatnie 100 HP. Bijcie go! No nie, dobra, ładujcie, nie przestajcie, żeby jak najmniej mu zostało z tego ultimate'a. Tym razem wam się uda. Dopiero 2 minuty 50 sekund. Dobra, mamy to. 3 minuty, 12 sekund. Start. Ej, nic mu nie zadajecie? Co się dzieje? Ale jest twardy ten pies. Jakiego ja mam małego atak speeda, kurde, 51. 40. Raz na tydzień autoatak. Idę do toalety ze dwóch. On by tego kucza z tyłu używał gdzieś autoataku. Nie no, ja pierdzielę, minuta 17, chyba wytrzymuję. To będzie drugi wynik po Mundosie. Trzeba naprawdę pożydawka. Co za koleś. Ostatnie 100 HP, masz coś jeszcze? Ach, jest dobra, 1.46. Niezła runda, niezła runda. O, tak się proszę, co za chłop. Start. Jak odliczone. Rybka nietrafiona. Oj, ładny healek. I znika teraz z powierzchni mapy. No chyba z Mundosem nie będzie szans. Ale heala się jednak trochę, nie? 44 sekundy. Uuu, to jeszcze nie wszystko co sobie przygotował. Oj, chyba... Nie, kolejny heal! To jest jak walka z bossem. My tego nie wygramy. Minuta 17, ale się trzyma chłop. Twardy jak skała. A czekaj, ja muszę odliczać 7 sekund tylko po prostu od tego. Będzie się to liczyć? Raz, dwa, trzy, cztery, ja wam mówię, sześć, siedem. No i teraz będzie tak stał. O nie, wychilał się. Ostatnie 100 HP. A, udało się. Ale wytrzymał 2 minuty i 1 sekundę. W trzeciej rundzie giganci mieli za zadanie jak najszybsze zabicie Yordli. Yordle nie mogły opuścić ringu, mogły natomiast używać wszystkich ze swoich umiejętności. Wy nie możecie wyjść za ring. Jak ktoś wyjdzie za ring, to przegrał. Ale możecie go wyrzucić. Start. Nie! Co? 6 sekund! To jest k***a! Ja myślałem, że szał go wyk***ć tym ultimate'em od razu. Nie no, ja tego specjalnie na szał wleciałem. Co masz, Timo? Ej, 200 IQ. Widziałeś, gdzie jest Timo? Tak. To weź zamknij oczy na sekundę. Zabij ich wszystkich, start! O, znalazł Timosa! A taki sprytny to miał być plan. Jak się chowają po kątach, biegoki. I ostatni szao. Pyk! 18 sekund zajęło mu z rozprawieniem się z tymi graczami. No to uwaga. Ty, ale mu uciekają, jak takie myszki się kręcą po tym ringu. Szao leży. Bezu, czy będzie drugi? Jeszcze żyje, dobra, Bezu pada. Stopwatch. I kapitan po raz ostatni. Aj, prawie. 19 sekund. Dłużej niż Nelty, hehe. Start. O nie. Jest, znalazł Timosa. Jeden nie żyje. Zaraz Timos umrze. Tak jest, mocne Q, zaraz będzie E. Bezu, stopwatch, gra na czas. Jeszcze jedno Q. E, tak jest, 27 sekund, proszę państwa, mamy to. Start. Ty, to nie będzie takie szybkie. I love killing humans. Dobra, jeden upadł. Zaraz upadnie Bezu. Nie, użył Zoni! Drugi upadł, trzeci upadł i Bezu jest ostatni. Czwarty, dobra, 14 sekund. Dzięki wygranej w pierwszej i trzeciej rundzie, zwycięzcą konkursu na najtwardszego giganta Ligi Legend został Bezu i jego Voliber. Dobra, na sobie razem jak robimy coś takiego, to idę pierwszy, bo nikt nie ma taktyk na pierwszy. Bezu już więcej nie idzie pierwszy nigdzie, bo jak Bezu idzie gdzieś pierwszy, to wygrywa zawsze. No Bezu zawsze wszystko wygrywa, ja nie wiem. No od Valoranta było. Ale w Valoranta to chociaż skilla miałeś. Czy ty coś sugerujesz? Nie. Dobra, co chcesz, mów. Siada olał Serafin, 3250. O pojebało cię, chłopie. Grów zmiana zaraz znajesz. Zawsze w sumie chciałem spirit bossom Ari, żeby nie powiem dlaczego. A on sobie pójdzie na practice tula i będzie się w***ł.
p***ać na fontanie, żeby słuchać jej jęków. Kodo, kup mu konto premium na LOL Hentai po prostu. Można? To czemu ja wybierałem wtedy tego Iverna? Dobra, Bydgoszcz z przyszłości. Project Mordekaiser? Dobra, dobra. Weźcie, tak szczerze mu życzcie gratulacje. No wygrał chłop. Cię w duchę.